Słuchajcie, dobrze mnie słychać? Dobrze. Okej. No zastanawiacie się, dlaczego was tu zebrałem. Otóż odpowiedź na to pytanie znajduje się na tym slajdzie. Chciałbym wam powiedzieć trochę o podstawowej obiektowości języka C#. Może kilka słów o mnie. Nazywam się Wojciech Wieciński, jestem studentem trzeciego roku informatyki na Politechnice Poznańskiej, tutaj na Wydziale Elektrycznym. Również jestem junior programmer, czyli młodszym programistą firmy Impact, a także Microsoft Junior .NET Leaderem, czyli zajmuję się społecznością juniorów uczniów szkół średnich w Poznaniu. Można powiedzieć, że całej Wielkopolsce. Jestem również członkiem koła naukowego grupa .NET już od początku studiów, czyli od roku 2004. I w zasadzie to tyle o mnie, co powinniście wiedzieć. Jeżeli chcielibyście się ze mną skontaktować, to tutaj są moje informacje kontaktowe, czyli mail i Twitter. Zaczynam stacjonować, coś tam wrzucać i to obserwować. Ten slajd będzie jeszcze przygotowany później. A teraz przechodząc już do treści właściwej, o czym sobie opowiemy. Najpierw chciałbym wam przedstawić uzasadnienie, dlaczego warto w ogóle nauczyć się C#. Czym się charakteryzuje ten język, czym się charakteryzuje platforma .NET, dlaczego warto się jej nauczyć, dlaczego to jest super fajne. Przedstawię wam składnie C#, czyli takie informacje w pigułce, jak wygląda podstawowa składnie C#, żeby chociażby napisać tego Hello World'a. Później wprowadzę zagadnienie programowania obiektowego, czyli to będzie clue naszej dzisiejszej prezentacji, jak wygląda programowanie obiektowe w ogólności, nie tylko dla C#. Także jak wygląda to zaimplementowane w C#. Na koniec jeszcze zrobimy sobie krótki program. W zasadzie chciałbym tutaj w tym miejscu nadmienić, że program numer 2. Najpierw napiszemy sobie właśnie Hello World'a i pokażemy takie podstawowe konstrukcje. A w późniejszym czasie zobaczymy, jak wygląda programowanie obiektowe. Ok, przyszłość i możliwości platformy .NET oraz języka C#. W skrócie, są teraz bardzo duże, naprawdę, warto się uczyć C#. Dlaczego? Tak wygląda obecnie platforma Microsoft .NET. Jeszcze kilka lat temu w zasadzie moglibyśmy oglądać, rozpatrywać ją przez ten zielony prostokąt. Czyli mieliśmy ASP.NET, framework do tworzenia aplikacji webowych, WP, czyli tworzenie aplikacji desktopowych, wiadomo, okienka, oraz Windows Formsy, technologię przestarzałą, którą wyparł WP, ale nadal jeszcze może gdzieś istnieć. Ale w ostatnim czasie, mniej więcej od premiery Windowsa 10, to jest tak plus minus, coś się zaczyna dziać, mianowicie .NET Core. Czy ktoś z was słyszał o .NET Core? Spotkał się może z tym pojęciem? Okej, widzę kilka osób. Mianowicie .NET Core jest to open source'owa, multiplatformowa implementacja platformy .NET, która w zasadzie będzie wypierać, ma być przyszłością całej tej platformy i która wykorzystywana jest chociażby w UVP, czyli uniwersalnych aplikacjach na platformę .NET, albo również w ASP.NET Core, czyli również to jest open source'owa, multiplatformowa wersja frameworka do tworzenia aplikacji webowych. Jeszcze od niedawna doszło coś jeszcze, czyli Xamarin. O Xamarinie ktoś was słyszał? To już więcej osób, okej. Xamarin to jest właśnie rozwiązanie Microsoftu, przejęte przez Microsoft, oparte na projekcie Mono, czyli open source'owej, tak, to słowo kluczowe dzisiaj, implementacji platformy .NET, stworzonej nie przez Microsoft, przez inny zespół, który potem został wykorzystany właśnie w Xamarinie, który umożliwia tworzenie natywnej aplikacji mobilnych na wszystkie platformy, czyli nie tylko na iPhone'a, ale również na Androida czy iOS'a. I teraz przedstawię obraz. W zasadzie mamy platformę .NET, którą można wykorzystać praktycznie wszędzie. No bo tak, platforma Windows jest oczywistym celem programowania w C#, ale możemy też tworzyć aplikacje ASP.NET Core, które możemy zarówno edytować, jak i umieszczać na serwerach nie Windowsowych, czyli chociażby na Linuxie. I mamy aplikacje mobilne w Xamarinie, czyli również iOS, Android i oczywiście Windows Phone. Więc mamy całe spektrum możliwości wykorzystania bibliotek platformy .NET, czyli tych bibliotek, z którymi będziecie mieli najprawdopodobniej do czynienia, które są również systemowe, które są wykorzystywane w Windowsie. Wszystko możemy teraz wykorzystać, wszystkie te ułatwienia, konstrukcje,
Wszystko jest do waszej dyspozycji. Niestety, w pewnym momencie pojawił się pewien problem w związku z taką licznością tych frameworków dotnetowych różnych wersji do każdego z nich. Dlatego zostało wprowadzone coś takiego jak dotnet standard. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, standard, który umożliwia unifikację wszystkich tych bibliotek za pomocą wspólnego wersjonowania dostępnych funkcjonalności. To znaczy, jeżeli chcielibyśmy stworzyć aplikację na wersję .NET Standard 1.5, oznacza to, że będziemy programować tak naprawdę na odpowiednie wersje tych poszczególnych, czyli na przykład na .NET Core 1.0, .NET Framework 4.6 oraz Xamarin w wersji, no nie jestem pewien już której, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Chodzi o to, że ta platforma dąży do ujednolicenia, żeby programista tylko określał, którą wersję .NET Standard wykorzysta, które funkcjonalności będzie miał dostępne, a resztą nie musi się przejmować, bo po prostu Microsoft z kolejną wersją .NET Standard implementuje kolejne funkcjonalności tak, aby każdy z tych kontenerów miał wszystko, czego potrzebuje. I to wszystko nakłada się na wspólną infrastrukturę. Mówimy tu chociażby o kompilatorach języka C#. Mówimy tu o różnych językach oprócz C#, chociażby Visual Basicu. Aczkolwiek nie polecam jednak się go uczyć, nie jest to przyszłościowe, ale kto co lubi, szanuję. I także chociażby system typu, wszystkie te typy wykorzystują wspólną infrastrukturę, którą wykorzystuje Microsoft, to zarządzanie i tak dalej. Dzięki temu mamy z punktu widzenia programisty mamy jedno wspólne doświadczenie, jeden feeling i dzięki temu programowanie na całą platformę .NET jest coraz prostsze. Okej, zastosowanie C#. Bo będziemy mówić o C#, ponieważ jest to główny język, który wykorzystuje się teraz do platformy .NET. Moim zdaniem najlepszy, który w zupełności wykorzystuje te możliwości. I tutaj dobre porównanie do C#a widzimy na ekranie, ponieważ mamy tutaj różnego rodzaju narzędzia, mamy siekierę, młotek, jakieś tablice, kubek. To pokazuje coś, o czym powiem później, czyli o uniwersalności C# i tego, że jest to narzędzie, za pomocą którego możemy właśnie zrobić wszystko. I do czego możemy wykorzystać? Tutaj już o tym trochę wspominałem. Możemy tworzyć aplikacje webowe z ASP.NET, które są również multiplatformowe w przypadku wersji Core. Możemy tworzyć wszystko na ekosystem Windows, czyli zarówno aplikacje konsolowe, okienkowe, przepraszam, aplikacje uniwersalne. I poprzez aplikacje uniwersalne rozumiemy także chociażby Xboxa, HoloLensy, które wkrótce prawdopodobnie zagoszczą w niektórych domach, mam nadzieję, że tak przyszłość się potoczy. No i natywne aplikacje mobilne z Xamarinem, czyli mamy bardzo szerokie spektrum możliwości i w sumie żal nie skorzystać, skoro możemy za pomocą jednego języka, jednej platformy, wszystkich tych bibliotek pisać na tak wiele platform. Okej. Okay. Zaczniemy teraz trochę o składni C#. Tutaj jest kilka cech języka, które warto znać, mianowicie jest to język ogólnego zastosowania, czyli możemy go wykorzystać do wielu rzeczy. Tak jak mamy niektóre języki, które służą stricte do analizy tekstu, do tworzenia sztucznej inteligencji itd., itd., to tutaj język C# jest językiem ogólnego zastosowania. Wynika to z punktu dalszego, czyli tego, że jest wieloparadygmatowy. To znaczy, że implementuje rozwiązania charakterystyczne dla różnych paradygmatów programowania, m.in. programowanie obiektowe, czy też programowanie funkcyjne. Język wysokiego poziomu, czyli mówimy o języku, który nie operuje na jakichś zarach, jedynkach, rejestrach, tylko już na wyższym poziomie abstrakcji, mówimy tutaj o obiektach i tak dalej. Jest kompilowany, tak. Chodzi o to, że nie kod wynikowy jest co prawda kodem maszynowym, ale jest jeszcze etap pośredni, ponieważ to, co piszemy w edytorze, jest kompilowane do języka pośredniego, zarządzanego, który dopiero jest interpretowany przez maszynę. Występuje tu silne typowanie, czyli mamy pewne typy danych w przeciwieństwie do np. JavaScriptu, gdzie zmienna nie ma swojego typu, jest jeden typ, to tutaj mamy różne typy, mamy typy liczbowe, mamy typy logiczne, data i tak dalej. I jest zarządzana pamięć, jak już wspomniałem, jest to język wysokiego poziomu, jest
który jest zarządzany, czyli właśnie mamy mechanizmy odśmiecania pamięci, zabezpieczania wyjątków i tak dalej. Teraz przedstawię Wam, jak wygląda Hello World w C#. Wygląda to w ten sposób, jeżeli mieliście do czynienia z C++, C nie są w zasadzie nic, czego moglibyście nie zrozumieć. Chwilę przedstawię też poszczególne elementy, ale może pokrótce. Linijka, która powoduje wykonanie wypisania na konsoli Hello World'a, to jest tutaj. Tutaj mamy naszą statyczną metodę void, w którym nasz program startuje. Mógłbym Was prosić o ciszę, żebyście sobie nie przeszkadzali na serio. Okay. Mamy klasę program, która jest kontenerem wszystkich metod, które będziemy chcieli tutaj umieścić, oraz namespace, czyli przestrzeń nazw. Jest to zbieżne z językiem C++, w zasadzie nie ma tutaj co wiele tłumaczyć, jeśli chodzi o porównanie, dlatego przedstawię to dalej. Przestrzeń nazw to jest pewnego rodzaju paczka, miejsce, w którym wpychamy wszystkie nasze klasy. Czym są klasy? Klasy, o klasach za chwilę później w kontekście programowania obiektowego powiem. Na razie można powiedzieć, że są to pewnego rodzaju kontenery do akcji, które chcemy, żeby nasz program wykonał. Dalej jest metoda, czyli ta akcja, którą chcemy wykonać, oraz pojedyncza instrukcja, czyli sekwencyjny zapis tego, co nasz program ma wykonać krok po kroku, kiedy się wykonuje. Żeby lepiej to zrozumieć, posłużę się tutaj obrazowym porównaniem do biblioteki, ponieważ takie właśnie przyszło mi do głowy. Nasza przestrzeń nazw jest biblioteką. Niech będzie to biblioteka techniczna. Klasa, pojedyncza klasa, to jest książka, z której chcemy uzyskać jakąś konkretną wiedzę na daną dziedzinę. A poszczególne jej strony czy rozdziały to są właśnie metody, które możemy wykorzystać, które zawierają konkretne akcje. Nie wiem, czy to do Was przemawia, może tak, może nie. Mam nadzieję, że to porównanie może trochę cofnąć slajd, trochę Wam pomóc z perspektywy programisty, jak wygląda wykorzystanie. Nie mówię tutaj, jak to wygląda z poziomu czysto teoretycznego i logicznego, tylko jak wygląda z takiego normalnego użytkowania, czyli po prostu mamy przestrzeń nazw, mamy klasy, jakieś akcje. Ok. Myślę, że to jest dobry moment, żeby napisać ten program i zobaczyć, czy zadziała. Tutaj mam do Was pytanie, czy wszyscy mają działające Visual Studio? Domyślnie generuje
sobie public, ale jeśli nie ma akcesora dostępu, to w przypadku DAS jest tak zwany internet. To jest podzbiór tego, dostęp jest trochę mniejszy, to znaczy ogranicza się do tak zwanego assembly, w praktyce do skompilowanej biblioteki DLL. Wtedy z poziomu tej biblioteki całego kodu, który się nie znajduje, mamy do tego dostęp, ale jeżeli... Przybyłem ciszę, dziękuję. Ale z poziomu innej DLL-ki, którą skompilujemy, już nie mamy dostępu. Ok, myślę, że reszta pytań będzie fajna, także już mogę zapomnieć. Polecam sobie Visual Studio. Akurat mam wersję Enterprise. Także wy nie musicie, ale wersja Community jak najbardziej ma podstawowe funkcjonalności, które potrzebujecie. I stworzymy sobie nowy projekt. Czyli wybieramy tutaj w lewym menu New Project. Powinno nam się pojawić właśnie po lewej tutaj takie drzewko. Wybieramy język Visual Studio. Zaznaczamy Windows i Console Application. Tutaj możemy jakąś nazwę naszą aplikację dowolnie. I klikamy OK. Też bardzo mógł nie dawać.
dobra, ale myślę, że dwudziestka. Czyli w ten sposób możemy inicjować, przypisywać zmienne. Chcemy tworzyć też drugą zmienną. W tym momencie wykorzystaliśmy operator dodawania. Nie wygląda to inaczej niż w przypadku innych języków. Przecież to jest to samo. Ok, wpisała nam ten. I właśnie w ten sposób w C-Sharpie tworzymy tak zwane expressions, czyli wyrażenia, poprzez chociażby wykorzystywanie zmiennej jednej, zmiennej drugiej oraz jakiegoś operatora. To jest jedno z wyrażeń. Tak samo ta zmienna wcześniej wpisana też była wyrażeniem. Bo ponieważ wpisując ją, wpisało ją, a do tego właśnie zwykle konsolowe zdanie. Możemy wykorzystywać jakieś inne operatory. I jeśli chodzi o takie podstawy, myślę, że to jest tyle. Później pokażę bardziej zaawansowane konstrukcje, ale tak wygląda tworzenie zmiennych, czyli po prostu wypisujemy te zmienne, jej nazwę, czyli identyfikator i od razu ją inicjujemy jakąś wartością. Nie zapominajcie o średnikach, to jest katorga, potem szukać średnika, który zaginął i przez to kod się nie wypełnia. Dobra. Okej, napisaliśmy jakiś pierwszy program, był prosty i nieciekawy. Teraz czas na coś fajniejszego. Czyli programowanie zorientowane obiektowo. I czym jest ten termin? Otóż, jeśli chodzi o programowanie zorientowane obiektowo, wyróżniamy dwa główne pojęcia, które pozwolą nam zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Mianowicie klasa oraz obiekt. Klasa jest to definicja obiektu, na razie wiem, bardzo enigmatyczne stwierdzenie, ale za chwilę wszystko się wyjaśni. Oraz jest to obiekt, instancja, później już jest to egzemplarz, który reprezentuje tą klasę, czyli obiekt jest w pewien sposób tą klasą, zawiera jakieś dane oraz może wykonywać pewne akcje. Teraz mam do Was takie pytanie. Czy jest tu ktoś, kto jest fanem Marvela? Znajdą się tacy? Okej. Okay. A ktoś, kto nie jest fanem, ale i tak chodzi na filmy Marvela? No. Tak myślałem. Ktoś jest w tej drugiej grupie? Okej. A zapytałem Was dlatego. Myślę, że rozpoznajcie ten obrazek. Często schemat kostiumu Iron Mana Mark 6, wydaje się, tak? Dlaczego go przytoczyłem? Otóż, to co widzimy, moglibyśmy nazwać definicją klasy. Ten schemat określa, czym dana klasa jest, co i co zawiera. Ponieważ mamy taki kostium, powiedzmy, że naszą klasą jest kostium, ten Ironmana, kombinezon jak zwał, tak zwał. I on ma różne elementy. Mamy tutaj opisane, właśnie mamy tutaj hełm, mamy reaktor łukowy i tak dalej. Czyli mamy pewnego rodzaju też części oraz dane. Dane, czyli na przykład jaką moc ma ten reaktor, jak wysoko może kostium lecieć. Oraz ten kostium może wykonywać akcje. One są tu opisane, czyli zapewne tutaj nie widać, ale jest opisane, co może ten kostium, czyli wystrzeliwać rakiety i tak dalej, i tak dalej. No dobra, podsumujmy to sobie. Mamy tak zwany po angielsku blueprint, czyli schemat, w którym mamy opisane, z czym mamy do czynienia, jest opisane działanie oraz pewne dane na temat tej konstrukcji. Tym jest właśnie klasa. Ona opisuje jakiś obiekt rzeczywisty, ponieważ programowanie gotowe w zasadzie jest wzorowane na świecie rzeczywistym. Jeżeli będziecie postrzegać świat rzeczywisty jako obiekty, to o wiele łatwiej nam to zrozumieć. To jest takie dobre zboczenie informatyczne, czyli że na wszystko się patrzy obiektowo, ale no, tak to wszystko działa, na tym jest wzorowane. I obiektami są egzemplarze tych kostiumów. Jak widzicie, każdy z tych kostiumów jest
tym samym, jest tym samym kostiumem według takiego samego schematu, ale różni się czymś. W tym przypadku różni się kolorem. Oznacza to, że jest to ten sam kostium, on ma te same działanie, ale coś się różni. Czym się różnią? Właśnie kolorem. Czyli to jest pewna dana, zmienna, którym się różnią. Na tym polega właśnie, na tym polegają obiekty. Są to egzemplarze tej klasy, stworzone według jej schematu, według prototypu, które mają te same metody, te same akcje mogą wykonywać, ale mogą się różnić właśnie danymi wewnętrznymi. Czy jest dla was najwięcej zrozumiałe? Okej, okay, myślę, że też potem podczas programowania to zupełnie się uprości. I programowanie obiektowe można scharakteryzować przez trzy tak zwane paradygmaty. Mianowicie polimorfizm, dziedziczenie oraz hermetyzację. Staram się wam tutaj też powiedzieć to na gruncie tych całych elementów. Czyli tak, polimorfizm. Jest to napisane na slajdzie, że obiekt może być traktowany jako klasa, z której dziedziczy, albo interfejs, który implementuje. O interfejsach dziedziczenie będzie na następnym wykładzie trochę więcej. Ale tu chodzi o to, że każdy kostium Ironmana, na przykład Mark 6, w pewien sposób jest po prostu kostiumem Ironmana, tak? Czyli dziedziczy z tego klasy, z tego schematu kostiumu Ironmana, ale w pewien sposób go rozszerza. Może mieć coś innego, może mieć coś więcej. I na tym polega polimorfizm, że mimo wszystko możemy traktować go jako kostium Ironmana. Wydaje się to logiczne, prawda? Że jak coś ulepszymy, coś z czegoś pochodzi, to można to traktować, tak jak na przykład mamy klasę zwierzę, mamy po prostu jakieś zwierzę i mamy psa, to pies jest zwierzęciem, tak? Jest to zwierzę, które ma jakieś różne cechy, inne od reszty zwierząt, ale mimo wszystko tym zwierzęciem jest. I na tym polega polimorfizm. W praktyce, jak to się wykorzystuje, też będzie pokazane kiedy indziej, ale jest to rzecz przydatna, jeśli chodzi o właśnie konwersję różnych typów. Ok. Potem mamy dziedziczenie, czyli rozszerzanie funkcjonalności przez klasy potomne. To oznacza to, że wykorzystując jakąś klasę, którą stworzymy, czyli stworzymy schemat kostiumu Ironmana, to możemy stworzyć jeszcze jeden i on jest dużo silniejszy wtedy, żeby dołożyć nowe rzeczy, nowe featurey. I nie musimy pisać tego wszystkiego od nowa, nie musimy wymyślać koła na nowo, możemy wykorzystać to, co my już stworzyliśmy. I wtedy zachodzi relacja dziedziczenia, czyli rozszerzania, które właśnie można wykorzystać potem przez polimorfizm. Jest też hermetyzacja. W przypadku tego kostiumu wiadomo, pewne rzeczy są tam ukryte. Tony Stark raczej nie chciałby, żeby ktoś zaglądał do Jarvisa i łamał mu kod. Dlatego pewne rzeczy musi oddzielić. Ten kostium ma pewną jakąś elektronikę, logikę zamkniętą w sobie wewnątrz i oprócz użytkownika tego kostiumu nie ma dostępu. Tak samo jest z hermetyzacją w programowaniu obiektowym, czyli pewne rzeczy ukrywamy. Zarówno są to dane, do których nie chcemy, żeby ktoś inny miał dostęp. Plus ktoś inny rozumie nie tylko inną osobę, co raczej inną klasę, inne miejsce w kodzie, w którym może być wywołana ta dana odzyskana, ale my tego nie chcemy. Chodzi też o ukrycie implementacji, czyli chcemy, żeby programista inny wiedział, co tam to robi, ale nie musi wiedzieć to jak. No, przykładowo, jeżeli mamy jakieś systemy bankowe, no to raczej nie chcielibyśmy, żeby jakąś bibliotekę do komunikacji z naszym bankiem ktoś wykorzystywał i patrzył, co tam się dzieje i rozszyfrowywał nasze kody. Nie chcemy tego, prawda? No i tu właśnie wchodzi pojęcie hermetyzacji bądź też enkapsulacji. Okej, czy co do paradygmatów i ogólnego zamysłu programowania obiektowego, macie jakieś pytania? No dobra, myślę, że możemy przejść do programowania obiektowego. I wykorzystamy program, który już mieliśmy, do napisania kilku klas. I teraz tak, jeżeli posiadamy już elementarną wiedzę, czym jest oprogramowanie obiektowe, zauważmy, że mamy tutaj klasę program, która wykonuje jakąś metodę akcję main. Czyli wykonując na klasie program tą metodę, uzyskamy tutaj i wywołanie instrukcji, które tam są. Ale możemy też stworzyć sobie inną klasę i później się do niej odwoływać. No to wybierzmy sobie po prawej stronie, najprawdopodobniej po prawej, nie wiem jak to u was jest, Solution Explorer. Naciśniemy prawym przyciskiem myszy na nazwę naszego projektu. Zaznaczymy Add i klas. Teraz stworzymy sobie od podstawy nową klasę. I będzie to...
Już w momencie. Dodano klasę, ale jeszcze raz pokażę, czyli F i klas. Powinno być widoczne, jeśli projekt prawidłowo został wydany. OK. I stworzyła nam się taka klasa. Niech to będzie ten kostium Ironmana. No dobra. I teraz tak. Chcielibyśmy, żeby ten kostium Ironmana miał powiedzmy jakąś utrzymałość. Niech to będzie liczba całkowita. Niech będzie ona do 5. Oj, tutaj widzę planin, coś mi tu podpowiada, ale nie chcę, żeby on to robił. Więc tak, mamy tutaj jakieś durability, czy jest to liczba, która określa wytrzymałość naszego kostiumu. No dobra. Chcielibyśmy to odczytać. Mamy swoją klasę, mamy swój kostium. Czego nam to brakuje, żeby wykorzystać go? Obiektu. Dokładnie tak, ponieważ ta klasa sobie istnieje, ale właśnie jako schemat, jakiego pewnego rodzaju kontrakt, ale nie została w żaden sposób zainicjalizowana. Żeby tworzyć obiekty, to musimy wykorzystać operator new. Wygląda to w ten sposób. Określamy typ, ponieważ tworzenie obiektów klas tak naprawdę jest tworzeniem zmiennych o typie, którym jest klasa, czyli tak jak mieliśmy te podstawowe typy grupowe, czyli chociażby int. I tutaj naszym typem jest właśnie Iron Man Suit, czyli ten kostium. I wykorzystujemy operator new. Tutaj mam podpowiedź. Określamy nazwę klasy i powołujemy konstruktor. O tym za chwilę powiem, czym jest konstruktor i jak go wykorzystać. No dobra. I mamy nasz kostium Iron Man. Chcielibyśmy, żeby na konsoli wypisała się jego wytrzymałość. Oznaczamy suit i teraz chcemy się odwołać do jego wytrzymałości. To jest operator kropki i tutaj powinna być wytrzymałość. Co się stało? Dlaczego mi się dupluje kompilator? Podomyślnie prywatne. Tak. Tutaj jest celna uwaga, ponieważ ta klasa nie jest publiczna w tym przypadku. Musimy dodać, żeby ona publiczna była. Tak samo jest z tą zmienną. Domyślnie ona jest prywatna, więc nie mamy żadnego dostępu do niej. Tutaj właśnie działa enkapsulacja w praktyce. Jeżeli nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek chciał poznać wytrzymałość naszego kostiumu, no to możemy to ukryć właśnie wykorzystując albo słowo kluczowe private event protected, albo po prostu nie robić nic, ponieważ domyślnie jest to ukryte. Nadal jestem dostępny w momencie. Tak. OK, w tym momencie mamy dostęp do tej zmiennej, odwołujemy się za pomocą kropki, czyli wskazujemy obiekt, czyli zmienną, który przechowuje ten obiekt i po kropce jego pole, czyli daną, które wyszukowuje. Sprawdźmy, co się teraz stanie. Jest 5. Zmienimy, żeby nie było, że z poprzedniego programu coś się zachowało, mamy 7. Jest, działa. No dobra, czyli w tym momencie stworzyliśmy sobie obiekt i on posiada daną. Ma pewną zmienną, która jest na stale do niego przypisana i która zawiera informacje o wytrzymałości tego kostiumu. Odwołujemy się, tak jak już pokazałem, za pomocą operatora kropki i możemy zarówno zmienić to, jak i po prostu podejrzeć. Ale chcielibyśmy, żeby tych danych było więcej, dlatego stworzymy sobie jeszcze kilka innych statystyk. Najpierw trochę ulepszymy w ogóle to, 150 to jest dobra liczba. Co może mieć jeszcze Iron Man? Manę może mieć? Nieważne. Chyba, że jest łotrzykiem i ma energię, ale to... O, to nie pomoże się lepiej nabawać. Okej. Okay. I będzie, że wartość domyślna to będzie 100. Napisałem, że będzie 20, no dobra. No i w tym momencie możemy sobie skupować muzykę i po prostu po kolei się odwoływać do tych danych. No dobra, czyli mamy jakiś nasz obiekt. Możemy też sobie stworzyć jeszcze inny nasz kostium. No.
War Machine, który też będzie kosztował Bangrumana, ale zrobimy, że on będzie silniejszy. Po prostu ustawimy sobie, że zamiast domyślnej wartości jego siła będzie większa. Na razie jest to wszystko jasne, nie dzieje się nic niezwyczajnego. Tylko to jest na tym pierwszym, a nie War Machine. Ojej, no racja. Okej, teraz jest silniejszy. No dobra, ale stworzyliśmy sobie te zmienne, przypisujemy je. Gdybyśmy mieli tutaj zamiast statystyk 3, na przykład 50 pól, tak zwanych pól, czyli 50 zmiennych, które zawiera ten obiekt, 50 właściwości, które go charakteryzują, to byśmy po prostu się zamęczyli za każdym razem przy tworzeniu obiektu wpisując te dane, tak? No bo za każdym razem, jeśli chciałbym stworzyć nowego nowy kostium i musiałbym po prostu wypisywać po kolei, to bym się zamęczył. I tutaj przychodzą z pomocą tak zwanych konstruktorów. Konstruktor to jest metoda, która jest wywoływana w momencie stworzenia tego obiektu. Ta metoda zostanie wywołana w tym momencie podczas użycia operatora new. W tych nawiasach tutaj przekazujemy do niej parametry. Na razie zostawmy te parametry, niech nie będzie to nic. Wystarczy tutaj, że ta akcja, ta metoda, czy inaczej funkcja, chociażby z C#, tutaj nazywa się to metody programowania obiektowe, ponieważ te funkcje nie są oderwane od klas, one są ściśle związane z każdą klasą i z tym, co dana klasa może robić. I chcielibyśmy, żeby możemy, powiedzmy, przykleić sobie te zmienne i w tym momencie je zainicjalizować. To znaczy, tutaj tylko deklarujemy, że coś takiego jest, ale wartości nie ma żadnej, ona będzie domyślnie zera. A w tym miejscu chcemy ustalić, żeby to było tyle, ile chcemy. No i została jeszcze siła. 20. Ok. I w tym momencie, kiedy stworzymy nasz obiekt, to od razu, za chwilę Wam to pokażę, od razu będziemy mogli zobaczyć, że on będzie miał właśnie takie statystyki. Zrobiliśmy sobie, powiedzmy, energię dla pierwszego kostiumu, albo drugiego, tą siłę, żeby zobaczyć, że ona faktycznie się zmienia. Ok, czyli energia jest 100, tak jak miało być, i siła jest 25, tak jak przypisaliśmy ręcznie. Gdybyśmy tego nie zrobili, to mieliśmy wartości domyślne, które tutaj widzimy, czyli dla każdego obiektu ten obiekt dostaje na początku, w momencie stworzenia dostaje ten zestaw zmiennych, które potem możemy oczywiście zmienić, ale to jest to, co my dostaje na początku. Ok. Tylko, że czasem chcemy, żeby ten obiekt niekoniecznie miał takie własności. Chcemy od razu, żeby War Machine był silniejszy. Dlatego też możemy tworzyć jeszcze jeden konstruktor. Tym razem podamy mu parametry. Chcemy, żebyśmy mogli przy tworzeniu obiektu podawać jego siłę. Czyli tutaj deklarujemy parametr, czyli to, czego użyjemy do wywołania tej metody akurat tutaj konstruktora, czyli to, co myślimy między masami. Deklarujemy typ zmienny i typ parametru. To będzie zmienną typ int, czyli to, co pobyta. I teraz ustawiamy, żeby siła była równa sile. Tak, tutaj akurat ma znaczenie wielkość liter. Tutaj bardzo na to trzeba uważać, ponieważ to jest nazwą pola, czyli tego, co dany obiekt ma, a to jest nazwą parametru. Ok. Czyli w tym momencie wywołamy sobie na ordynację taki konstruktor. Tutaj zapisałem po prostu 25. Usuniemy linijkę, w której przepisujemy ręcznie i zobaczymy, czy nie będzie taki sam. No jest dokładnie taki sam. Nasz utworzony obiekt ma te same właściwości, które wykorzystaliśmy przez konstruktor. Tutaj warto wspomnieć, że tych konstruktorów, jak i metod, możemy deklarować dowolnie wiele pod warunkiem, o tej samej nazwie, pod warunkiem, że one różnią się tak zwanymi identyfikatorami. Chodzi o to, że konstruktor ma taką samą nazwę, ale ma inne parametry. Wtedy nasze środowisko wie, że jeśli wywołamy ten konstruktor z tym parametrem, to znaczy, że tu ma wejść tutaj. Jeżeli parametru nie będzie, wiadomo, że wywoła się ten konstruktor. Coś z
wszystko jest na ten moment jasne? Czy macie może jakieś pytania? Tak. Jaka jest różnica między strukturą a opisem? Okej, w C-Sharpie różnica jest dosyć niewielka. Po pierwsze, struktura jest typem zmiennej wartościowej, a klasa referencyjna, to też chciałbym do tego później nawiązać. W skrócie chodzi o to, że jeżeli operujemy na typach wartościowych, takich jak int, string i tak dalej, przepraszam, string nie jest wartościowym, jest, znaczy jest wartościowy, ale nie jest wartościowy. Wtedy, w momencie, gdybyśmy przekazywali tutaj tą wartość siły i zmienili ją w środku, czyli zrobimy taką śmieszną rzecz, czyli w momencie tworzenia tej siły zmienimy ją, czyli siła będzie 10, to dla typów wartościowych, jeżeli chcielibyśmy jeszcze wypisać tą siłę, to jest może trzecie jedynice, wypiszemy tą siłę, którą teoretycznie powinna wynieść 10, ponieważ w konstruktorze ją tak ustawiliśmy. Nie mam zmiennej siły, żeby to pokazać. Okay. Czyli siła 10. Wywołujemy ją do maszyna z wartością 10. I potem ją sobie wypiszemy. Co się powinno stać w tym momencie? Spójrzcie. Tutaj ją ustawiamy na 10 i tutaj ją wypisujemy. No sprawdźmy. Jest ona na 10. Ponieważ operujemy na typach zmiennych wartościowych. Zresztą są trzy typy, czyli wartościowe to jest takie najbardziej oczywiste, czyli w momencie wywołania metody z tym parametrem wartość na zewnątrz nie zostanie skomplikowana. Po prostu przekazujemy wartość, ona jest skomplikowana, wewnątrz może się dzielić co chcemy, ale na zewnątrz mimo wszystko ta wartość zostaje taka jak była. I jest też jeden typ, typ referencyjny. W tym momencie, jeżeli stworzylibyśmy bardziej zaawansowaną klasę, czyli chociażby przekazali jednemu Ironmanowi drugiego Ironmana i zmodyfikowali, to na zewnątrz ten Ironman byłby zmodyfikowany. Dzieje się właśnie tak, ponieważ klasy domyślnie są nasze własne stworzone, zaawansowane klasy, obiekty, są typem referencyjnym. Tutaj odpowiadając na pytanie, to jest jedna z podstawowych różnic i różnic jest na pewno więcej. Nie chcę tutaj przytaczać wszystkich, bo mogę nie pamiętać, ale na pewno działa inaczej implementowanie, chociażby dziedziczenie i interfejsy, nie wiem, czy to w ogóle tak działa, ale jeśli chodzi o te wartościowanie, to jest rzecz najważniejsza. Czym się różni struktura lub klasa? Z doświadczenia wiem, że struktury rzadko się wykorzystuje, bo rzadko jest taka potrzeba. Jakby różnice są w zasadzie niewielkie, a zysk nie ma praktycznie żadnego między strukturą a klasą, ponieważ klasy jakby niskopoziomowo są dosyć dobrze zoptymalizowane. Czy jeszcze ma jakieś pytania? Jeśli nie, to będziemy mogli. O, tak? Dlaczego tą klasę dodaliśmy w osobnym pliku, a nie w tym samym? Dlaczego tą klasę dodaliśmy w osobnym pliku, a nie w tym samym pliku? Okej, to jest dobra praktyka. Każdą klasę w C-Sharpie powinno się oddzielać. W momencie, jeżeli mielibyśmy tych klas kilka tutaj, to znalezienie czegoś byłoby bardzo niewygodne. I tutaj rozdzielamy to. To też może być trochę traktowane jak enkapsulacja. Ponieważ oddzielamy każda klasa, to jest jakaś osobna funkcjonalny zestaw funkcjonalności, więc one nie powinny być w jednym pliku. No to jest po prostu konwencja. Jest to możliwe, jakby jest to poprawne, jeżeli umieścilibyśmy powiedzmy tą klasę tutaj poniżej klasy program, gdzieś tutaj, w tej przestrzeni nas, to zadziała, ale nie róbcie tego. Bo ten kod będzie potem straszny w wykorzystywaniu. I tego właśnie C-Sharpie jest konwencja, żeby wszystkie klasy tworzyć osobno, chyba że to są jakieś takie małe, pomocnicze klasy, które mają bardzo niewielką. Okej, ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Ja tak? Działam set i get tutaj. Ogólnie zbyt dużo się używa set i get. Get i set? Tak, już mówię. Get i set to są tak zwane properties, właściwości. Każda grupa się różni. Otóż w momencie, kiedy mamy coś takiego, czyli zmianę durability, możemy stworzyć coś takiego. I czym to się będzie różnić? Momencik, coś bardzo się wysuło.
Nie działa. O co chodzi? Co to za gość? Aha, już wiem, ponieważ to była tutaj, a to nie jest zainicjowane. To była na stopę. A, i teraz jest za... No, okej. Okay. Z punktu widzenia takiego normalnego zastosowania nie różni to praktycznie niczym. Ważne jest to, co jest pod spodem. Propertisy służą głównie do enkapsulacji, ponieważ pod spodem to, co się stworzyło, to jest publiczna metoda dostępowa, tutaj na przykład w Javie mamy get i nazwę zmiennej set, to tutaj mamy to uproszczone i mamy stworzone metody, które wyłuskują prywatne zmienne klasy, czyli to, co się tutaj utworzyło niejawnie przez kompilator, to jest, już pokazuję, durability i w momencie, kiedy odwołujemy się do durability jak do normalnej zmiennej, to otrzymujemy wartość, która jest tutaj, z tym, że nie możemy uzyskać dostępu do tego, bo to jest niewidoczne, jak wam pokażę. To jest tutaj niewidoczne. Same... Nie ma tego, jest tylko to. I musimy właśnie przez tego propertisa. To daje kilka możliwości. Pierwsze, możemy to debugować. Jeszcze debugowanie on później pokażę w Visual Studio, bo to jest rzecz, bez której robić się nie da. I możemy po prostu zatrzymywać kod w momencie, kiedy dostępujemy zmiennie. Nie tylko kiedy mamy metodę, tylko w momencie wykorzystania akcesorów get i set możemy zatrzymać program i sprawdzić, co się dzieje. I jeszcze dodatkowa jedna rzecz jest ważna. Tak, możemy tworzyć logikę. Możemy tworzyć logikę dostępu do tej zmiennej. Powiedzmy, że to by była jakaś jednostka dziwna, na przykład stopnie Fahrenheita. I chcielibyśmy, żeby... ale mamy jakiś wewnętrzny licznik Celsjusza i chcemy, żeby jednak zewnętrzna temperatura była zwracana w Fahrenheitach. To możemy zamiast wywoływać metodę, stworzyć sobie metodę, żeby pobrać jakieś stopnie Fahrenheita, możemy zaimplementować tą logikę tutaj, w tym miejscu. Czyli w momencie, kiedy odwołujemy się do temperature, zwraca nam Celsjusza przekonwertowanej na Fahrenheita. Czyli możemy stworzyć logikę do dostępu do zmiennych. Tak? Ostatnie zmienienie tego klasy. Po co wstawiamy na dziesiątkę? No. Tak? Po co to na dziesiątkę ustawiamy? Co? Po co to ustawiać na dziesiątkę? To był po prostu przykład, żeby pokazać, jak to wygląda z tymi wartościowymi. No nie, no to jest bez sensu, tak, to jest bez sensu. Oczywiście nie ma to żadnego celu, ponieważ to znaczy to strength będzie w tym miejscu, jakbyśmy chcieli powiedzmy coś z tym zrobić, to w tym miejscu to będzie 10, ale na zewnątrz kardynalna zmienna pozostanie no, bez zmiany. Żeby to właśnie zademonstrować, jak to chodzi. Gdzie może to wyrzucę, żeby nie było żadnych wątpliwości. Okay. Czy macie jeszcze właśnie trzy pytania, bo tutaj się pojawiają? Aha, tu nie ma problemu.
Tak, jest zero, ponieważ kiedy stworzyliśmy War Machine, wrzucaliśmy na siłę, czyli wywoływaliśmy konstruktor, który przyjmuje za parametr siłę. To jest ten konstruktor. I on ustawia tylko tą siłę. Reszta olewa. Więc są tu wartości domyślne, czyli dla inta 0. Czyli tak to jest prawidłowe działanie. Dlatego najczęściej wywołuje się konstruktory kaskadowo, czyli wywołując konstruktor parametrowy, możemy wywołać taki domyślny, czyli chcielibyśmy powiedzmy, żeby War Machine rzeczywiście miał większą siłę, ale żeby wszystko inne miało różne od 0. Możemy wykorzystać surowcowy base po dwukropku i w tym momencie będzie wywołana najpierw ten konstruktor domyślny, bez parametrowy, a dopiero później zostanie nam wywołany to sobie super. Czyli w tym momencie ta energia nie powinna być zero. A, że ekran, tak? Ciężko mi powiedzieć, bo to nie jest jakieś wyrażenie, to tutaj się rozumieje z programami. Dlatego, bo jakby to jest oddzielone tymi nawiasami komórkowymi, to nie musimy tego oddzielać. Czy to jest przykład, to nie jest jakaś rola? Co? Czy to jest tylko przykład, to nie jest jakaś rola? Tak, faktycznie, to jest jedna z tych rola. Tak, to jest dysk, okej, to przekłada. W tym momencie wykonałem drugą uwagę. Konstruktor dla kasy bazowej, a nie mam żadnej kasy bazowej, więc nie może się tam. A samokuszowy dysk odwołuje się do tego obiektu, czyli jak tutaj chciałbym coś zmienić na dysk, żeby zostało to samokuszowe, to operuje na obiekcie, to obiekt operuje na samym sobie. Czyli disender to jest po prostu... To jest równe temu. No dobra. Okej. Okay. Wam teraz jeszcze kilka innych fajnych rzeczy. Coś troszkę nie pierwszy się związany z obiektowością, ale coś, co warto by tutaj pokazać, czyli chociażby instrukcje warunkowe, pętle i inne takie fajne rzeczy. Rozumiem, że mieliście do czynienia z jakimś językiem programowania, zapewne jakieś instrukcje i tak dalej, więc tylko instrukcje nie są wam obce, prawda? Nie słyszę entuzjazmu. Tak! Okej, ale dlatego krótko ja dzisiaj podrządzę. Okej, ich, czyli sprawdzenie, czy warunek jest mówił. A ty sprawdźmy, czy można się rzeczywiście jest silniejszy od zwykłego poprzedniego. Czyli jak to sprawdzić, sprawdzają, czy jego siła jest większa od... Dobra, czyli tak, tutaj określamy warunek, który ma być spełniony. Musi to być wyrażenie górowskie, czyli albo prawda, albo fałsz. To wyrażenie jednoznacznie musi mieć jedną z tych wartości termicznych. I tak, ponieważ tak działa operacja porównania. Jeżeli porównujemy jakiś wynik, to albo sądzę, jeden jest większy od drugiej, albo nie. Mniej możliwości nie ma. Jeżeli chcielibyśmy, żeby sprawdzić, że to jest inny problem, to prosimy nas o ciszę. To będzie łatwiej, dzięki. I w tym momencie dowiemy się i chcemy na przykład, żeby to było wypisane. Czyli wypiszemy. Warunek w przypadku, kiedy to wyrażenie nie jest wyrażone,
tak szarpnie. Stołpa jest to pewien obszar, na którym operujemy.
zazwyczaj jest to metoda i klasa, w której jesteśmy, czyli mamy dostęp zarówno do suita, jak i kombinezonu War Machine, ponieważ są to zmienne zawyczaje monolokalne, one są widoczne tylko pewne sposoby. Dobra, będę kontynuować. Są widoczne wewnątrz naszej metody, również i klasy. Służę, ta klasa nie zawiera żadnych pól, więc nie możemy się dobrać. Spójrzmy, co możemy zrobić. Oprócz, po pierwsze, tutaj na górze mam przycisk continuum, czyli w momencie, kiedy go naciśniemy, wykonywanie kodu jest znowu tego miejsca, które zatrzymaliśmy się. Mamy też możliwość, musimy to uruchomić jeszcze raz, czyli zatrzymamy jeszcze raz odwrócenie. I sprawdźmy teraz to podejrzenie. Zrobię wszystkie zmienne tutaj podejrzeć. Czyli możemy zobaczyć, jakie właściwości ma wybierając swojego bloka z jednym kostium. Jak widzicie, mamy tutaj widoczne wszystkie zmienne w tym momencie czasowe. I możemy je zmodyfikować. I odpalimy dalej, jest to teraz stanie. Wolność nie jest silniejszy, ponieważ w trakcie wykonywania podmieniliśmy tę zmienną. Sprawdziliśmy, że jest zbyt kwestią mocniejsza. Możemy tych punktów postawić kilka i możemy w dowolnym miejscu czasowym, w dowolnym momencie wykonywania programu po prostu zatrzymać jego wykonywanie i sprawdzić, co tam dzieje. Jest to o niebo wygodniejsze podejście od wykonywania na konsolę, w którym momencie, jeżeli chcielibyście wykonywać zawartość całej tej klasy, powiedzmy, żeby wysyłanie po kolei do wykonywania na konsolę, to była to prawda. Mamy też możliwości większe, tego poruszania się możemy. Tutaj mamy takie strzałeczki, nie wiem, czy dobrze widzicie, ale nazywają się step into, over i out. I możemy w tym momencie jakby wkroczyć wewnątrz instrukcji, możemy przejść do następnej, czyli tak krok po kroku, nie tylko obserwujemy na breakpointa, które zatrzymujemy, ale po prostu linijka po linijce przechodzimy. Tak działa step out, over. Stepping działa tak, że wchodzimy jakby do instrukcji, jeżeli mamy jakąś metodę, którą wpłynujemy, jeżeli tutaj byśmy mogli zimplikować konstruktor, to moglibyśmy zajrzeć do tego konstruktora, a step over, żeby z niego stepał, żeby z niego wejść. Czyli mając breakpointy i te trzy komendy, możemy po prostu sobie skakać po tym poziomie, jak chcemy, żeby sprawdzić po kolei, co się dzieje. Za pomocą tego koła locals możemy podejrzeć te zmienne oraz je zmienić. Wykorzystywać tutaj wyrażenia, czyli moglibyśmy sobie pisać, że chcemy zobaczyć, jak jest, jaki wynika nam na przykład zwiększenie siły o 1, czyli mam tutaj poproszę War Machine. Ok, to co zrobiłem tutaj, to jest śmieszne, czyli to jest wyrażenie, to nie jest zmienna, to jest wyrażenie, ponieważ wykorzystaliśmy operator postimplementacji. Czyli najpierw dostaliśmy się do tego, potem zwiększyliśmy, dlatego to jest zmienna. Tak powinno być. To tak nie działa. To są a to po prostu to nie jest zasłuchane. Teraz się wyświetliło, ponieważ wcześniej zmieniliśmy to i teraz ponowne wykonanie tego już mamy następną wartość, czyli jak jeszcze raz bym podpisał enterem, powiedzmy. Ok, mamy wyjście to. Czyli możemy zarówno podglądać wszystkie zmienne, zatrzymywać i przełączyć po kolei różnych etapach czasu, jak i podmieniać wartości programu. Jest to mega wydatne i bez tego programowanie się w zasadzie nie obejdzie. Tutaj wykorzystujemy to, co dużo arsenał oferuje, czyli bardzo zaawansowany debugger, który ma o wiele większe możliwości, ale niestety nie testować,
Fizyka tego, że na pewno nie znam, po prostu tyle tego jest. Jest wielkie środowisko, odkryje się go zupełnie, naprawdę wymaga bardzo długiego czasu. Okej, czy macie może jakieś tutaj pytania do debugera, do tych instrukcji? Bo to instrukcje bardzo proste, ale na pewno nie wiadomo. To widzimy, że ta zmiana prywatna była wyniki z tym podkreśnikiem jest widoczna. Tutaj mamy wszystko, co zawiera na kostium. Myślę, że warto jest dodać jedną rzecz, czyli metodę. Chcemy, żeby nasz kostium coś tam robił. Oprócz konstruktorów, czyli powiedzmy nie strzela. Właśnie pytanie, jak wykreślić to strzał. Niech nie strzał będzie tylko wpisanie na konsolę jakiegoś komentarza. Czyli określamy akcesor dostępny, czyli jak ma być widoczna dana metoda, czy chcemy, żeby z poziomu programu można było to wykonać, czy żeby była prywatna, czyli tylko moglibyśmy z poziomu tej klasy, czyli moglibyśmy na przykład wywołać strzał w konstruktorze tylko gdzieś tutaj, jeśli była prywatna. Jest też protected. W zasadzie działa podobnie jak private, tylko w momencie, kiedy mamy klasy dziedziczące z tego, nie chcę już tutaj wchodzić w dziedziczenie, również możemy to wykonać. No jest też internal, o którym wspomniałem. Czyli to jest prawie tak dostępne jak publiczne, tylko ogranicza się do naszego, naszej DLL-ki, do naszego języka. Czyli nie moglibyśmy z jakiejś zewnętrznej, zaimportowanej tego użyć, ale pewnie z tego wszystko jest wyzwolone. Ale korzystamy po więcej, jeżeli nie strzela. Okay. I ponieważ jest to publiczne, powiedzmy, że World Machine, jeśli jest silniejszy, strzela. I teraz myślamy, że strzelić ma. Okay. No. Ale już się zagubiłem, czy World Machine będzie silniejszy, czy nie. A, włącza się breakpoint, to możemy po prostu klikając na najlepszy przyciski myszy. Wtedy on nas zniknął. Okay. W ten sposób możemy również deklarować inne rodzaje strzałów, silniejsze, czyli chcielibyśmy, żeby strzelał jakoś inaczej, to możemy po prostu napisać, czyli przeciągnąć metodę shoot. I tutaj podamy na przykład damage, czyli jakie obrażenia ma zadać. I w tym momencie wywołanie tego, mimo że to jest ta sama metoda, to z poziomu kodu wywołujemy ją tak samo. Tutaj wykorzystałem może trochę szybką konstrukcję. Zrobimy coś takiego. Bardzo składnie rozdanie w ogóle, ale to już mówiłem. I nie, nie stało się nic, ponieważ tego nie wywołaliśmy, ale będziemy mogli robić coś takiego. I wywołaliśmy tą samą metodę, ale ponieważ mamy inne identyfikatory, to możemy je po prostu przeciążyć. Pokażę wam jeszcze raz. I wtedy zostanie wywołana zupełnie inna metoda. Zamiast tej wywoła się ta, ponieważ to jest tylko parametr. Okej, czy macie jeszcze jakieś pytanie, bo w zasadzie jeśli chodzi o koncepcję zmiennych i metody klas, to tutaj podstawy już pokazałem. Może odpowiem na pytanie, które nie padło, szkoda, czy programowanie obiektowe jest fajne? Tak, jest fajne. Naprawdę, to bardzo ułatwia, ponieważ dzieląc naszą logikę na takie właśnie klasy, powiedzmy pewnego rodzaju kontenery zamknięte z danymi, z metodami, z akcjami, możemy fajnie poukładać ten kod. On jest jasny, czytelny, wiemy co dana klasa robi, wiemy powiedzmy jak na tym kapsulować, jak ukryć, co powinno dostępne, co nie.
możemy tworzyć pewnego rodzaju interfejsy komunikacyjne i dzięki temu wszystko jest ładnie poukładane, to jest czytelne, jasne, jak najbardziej minimalne i łatwo do testowania. Okej, to było takie źle. A, nie było pytania, czy C-Sharp jest fajny? Odpowiedź jest też twierdząca, jest fajny, widzicie, to programowanie nie sprawia wielu problemów, mamy tutaj eleganckie podpowiedzi w środowisku, mamy dyspozycję naprawdę potężne narzędzie do debugowania, więc wszystko działa pięknie, mamy różne akcesory dostępu, mamy różne konstrukcje ułatwiające na pracę, wszystko idzie gładko. To znaczy, to jest pewne uproszczenie, że to jest różnica, funkcje ma się związane z pracą. No funkcja pana robienia, kiedy funkcja chodzi o przyzma, a tutaj możemy to z tym kostiumem, czyli możemy to, że ten kostium ostrzela. To jest akcja, którą w górę. Poza to, że na początku nie znali z funkcjami, to działa podobnie, czyli z jakimś działaniem, z podziemy jakieś karamy w przyszłości, to jest ściśle związane z różnicą. To jest trudne pytanie, ponieważ C-Sharpa nie było wyskrywane żadnej książki, raczej wiedzą dostępne w internecie, sam się uczyłem też na błędach. Mam jedną książkę, którą polecam, którą czytam, jest to... Moment, zaraz przeczytam nazwę. Także liczę też na was, na waszą pomoc w prowadzeniu czegoś takiego, nie? Odpowiadać w tym
Generalnie, jeżeli nie ma wskazań problemu, to nie będzie rozwiązania. Więc my już mamy wiadomo najlepsze rzeczy, dostępne. Ale powiedzmy, jeżeli chcielibyśmy napisać aplikację na jakiejś starej komputerze, gdzie nie możemy nowej wersji do tego, co i morga, czy właśnie jakiś tam bibliotek.